Do najczęstszych mitów dotyczących badań klinicznych należy potoczne myślenie, że pacjenci biorą w nich udział bez wiedzy o uczestnictwie, że są królikami doświadczalnymi, które nie mają na nic wpływu. Pacjent jest zawsze bardzo szczegółowo informowany na temat celu badania, jak badanie będzie wyglądało i podejmuje swoją decyzję absolutnie świadomie, w pełni poinformowany i nie musi wziąć udziału w programie klinicznym. Eksperymentalny charakter każdego badania klinicznego uniemożliwia powiedzenie, czy ten produkt będzie dobry, czy też nie, ale ten standard leczenia już oparty jest na pewnych wcześniejszych badaniach i wiadomo, że pomoże. Czy pacjent będzie w grupie placebo, czy w grupie, która otrzymuje aktywny, nowy, testowany produkt, w czasie trwania badania nie będzie wiedział, podobnie jak i badacz, bo to jest pewien taki standard prowadzenia badań naukowych. Jednym z mitów na temat badań klinicznych jest to, że jeżeli pacjent zgodzi się na udział w programie klinicznym i podpisze świadomą zgodę na udział w badaniu, to nie może się z tego badania wycofać. To jest absolutnie nieprawda. Może wycofać swoją zgodę na każdym etapie badania bez absolutnie żadnych konsekwencji. Bez badań klinicznych, w takiej formie jak mamy je dzisiaj, obostrzone, pełne przepisów, z rygorystycznymi protokołami prowadzenia badań, dysponowalibyśmy dzisiaj zaledwie garstką leków, które były dostępne na rynku, zanim badania kliniczne rozpoczęliśmy prowadzić na taką skalę jak teraz. Mówilibyśmy o tym, że mamy do dyspozycji aspirynę i starą penicylinę krystaliczną. Każdy lek, każda technologia, każde narzędzie, każdy sposób diagnostyki musi przejść badania kliniczne, żeby móc bezpiecznie być wdrożone do codziennego użycia w medycynie. Również dzięki badaniom klinicznym nie będzie takich sytuacji, jak miała miejsce w historii badań klinicznych, kiedy to heroina była uznana za świetny lek przeciwkaszlowy i podawana w syropie dla dzieci. Rzeczywiście była skutecznym lekiem przeciwkaszlowym, ale oczywiście wiemy, że bardzo uzależniającym. Teraz już takich spektakularnych wpadek w medycynie dzięki badaniom klinicznym oczywiście nie ma.